Cześć Natalka. Dzień dobry, Rek. Fajnie, że znowu się spotkałyśmy, bo my już kiedyś nagrywałyśmy dwa razy tutorialem. Dwa tutoriale, niedawno. No, z 5 lat temu. Tak było chyba, nie? No. Bardzo dawno temu ostatni nagrywałyśmy. Ale czekaj, jakie były tutoriale? Co robiłyśmy? Pierwszy był dość delikatny, makijaż i takie upięcie, trochę jakby kok taki. Drugi to był do klipu, który z Jankiem Klimentem tańczyłaś, no tak, pamiętasz? Czerwone usta i mocne oko. Tak, ja tańczyłam w Tańcu z Gwiazdami, tak. Dokładnie, ale to było piękne. Także fajnie, bo były zupełnie inne makijaże, teraz robimy coś, co jest na topie, coś nowoczesnego. Coś, co wiem, że lubisz i lubią też dziewczyny, a mianowicie makijaż w stylu Kim Kardashian, czyli smoky, konturowanie, cieniowane usta, baking, no, rozświetlenie. Myślę, że będzie dobrze, postuć później jeszcze wykończy fryzurkę, bo na razie ci wyciągnął włosy na szczotkę. Czekaj, postuć na swoją kolej, czekaj. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy od pielęgnacji. Zawsze jest to konieczne przed makijażem, czyli odpowiednio oczyścić skórę, nawilżyć skórę, bo to trochę nie działa tak, że nic nie musimy robić, bo na przykład podkład jest nawilżający. Nie, zawsze ten krem nawilżający, to jest codzienna pielęgnacja, on jest bardzo ważny. Co innego podczas makijażu? Ja jako makijażystka mogę zrobić coś innego, bo czasami używam bask, pod które się nie nakłada już kremów z różnych powodów, ale to jest jednorazowe. Okay. Jeśli chodzi o wykonywanie makijażu sobie, samej, codziennie, ta pielęgnacja to podstawa. Więc ja najpierw ci troszkę odświeżę buzię i zrobię to płynem bez alkoholu. To jest ważne. Alkohol wysusza nam buzię. No, dokładnie. Nawet jak mamy pryszcze, to nie możemy spanować czego z alkoholem. Tak, tak w ogóle bardzo często dziewczyny, które mają na przykład tłustą skórę bądź trądzikową, myślą, że sobie polepszą stan skóry, tak. Nakładając jakieś płyny z alkoholem, a jest wręcz odwrotnie, więc dokładnie. Nie robimy tego. Wtedy nie. W ogóle najlepiej udać się do dermatologa i dobrać odpowiednią pielęgnację, jak mamy takie problemy. Dobra, więc najpierw ci lekko odświeżę buzię i ją nawilżymy. Ty masz bardzo ładną skórę. No powiedzmy. Ale, no powiedzmy, naprawdę masz ładną, bo widzę, pracuję z różnymi osobami i widzę, więc ja zawsze jestem szczera, jak widzę, że coś jest ładne, to mówię. No, ty mi zawsze poprawisz komplementy. Wiem, bo mi się podobasz. Że prawisz komplementy dziewczynom i to jest takie kochane. No bo ja, wiesz co, bo ja lubię to robić, ale nie jestem w tym nieszczera. Ja zawsze prawię komplementy. Jeśli tak uważasz. Jeśli tak uważam, dokładnie. Tak. A że uważam, że każda jest piękna, każda ma coś ładnego zawsze i lubię to powiedzieć. Znaczy ja też dokładnie tak samo. No, więc jak najbardziej, prawmy sobie komplementy, to jest naprawdę fajne, a od kobiet już tym bardziej usłyszeć dokładnie. Komplement, jest, to wtedy są takie szczere komplementy. To jest taka moja nowość, zobacz, bardzo fajny kremik pod makijaż, nie jest tłusty. Taki. No zobacz, on, no jak nawet rozsmarujesz, to on się robi taki... Tak, taki wodnisty. No dokładnie, tak jakby się zamienia troszkę w wodę, jest nawilżający, nie jest tłusty, ładnie się wchłania. Fajny, fajny. Więc jest taką fajną bazą nawilżającą pod makijaż. Jeszcze na przykład w lecie, kiedy się opalamy i ta skóra faktycznie jest przesuszona, warto... A ja właśnie nie mam teraz takiego kremu pod makijaż, wiesz? On jest bardzo przyjemny, tak. I to jest, ten produkt jest dostępny w Polsce, natomiast to jest produkt ze Stanów. Okay. Ma bardzo ładny kolor, jak tak wiesz. Tak. Najpierw zwróciłam uwagę na kolor, dopiero później patrzyłam na kremik. Tak, nawilżaj się, nawilżaj. Ja jeszcze tutaj też dodam. Resztki kremu zawsze tutaj. No, w dłonie wcierajmy, no. W dłonie. I podobno tutaj w uszy też się powinno wcierać krem, nie? A w ogóle powinno się ciągnąć uszy, wiesz, tak robić mocno. Wtedy limfa nam spływa. Tak. Więc jak zatrzymujemy wodę i faktycznie czasem jest pod okiem, limfa w ogóle się zbiera pod oczami i tutaj, nie? A tego tutaj jest takie miejsce, gdzie się masuje ta część. Dokładnie. Tak, wtedy to wszystko nam spływa. Słuchaj, ja dzisiaj się namasowałam, bo ja dzisiaj się rano obudziłam. Trochę spuchnięta, no i o, zobacz, ja tylko tak przerwę, dotknij skóra, ona nie jest taka śliska, widzisz, ona jest taka trochę tępawa, więc naprawdę makijaż bardzo fajnie na tym kremiku pracuje. No, fajna, bardzo fajny. Jeszcze pod oczy kremik. Kremik zawsze warto nałożyć, szczególnie jak chcemy nałożyć jakiś mocniejszy korektor, który może nam tą skórę troszkę przesuszać pod okiem. Wtedy koniecznie, ale dajmy sobie chwilkę, żeby się to ładnie wchłonęło i dopiero później przejdźmy do nakładania produktów. Dobra, mamy skórę nawilżoną, super, teraz dajmy jej na chwilkę, żeby się wchłonęła i ja zacznę rozświetlać ci ciało. A psik, a widzisz, to zauważyłam, że tu mgiełka stoi, psik. A Natalka zna tą mgiełkę, bo no, wcześniej powiedziała, że uwielbiam, ja ją też bardzo lubię. Ona jest taka trochę mentolowa, chłodząca, nawilżająca, tak. Można ją stosować przed makijażem, w trakcie i po. W ogóle jakaś dziewczyna mi napisała chyba na Instagramie,
że jak się tej mgiełki z psika, tylko gdzie ona mi to napisała, żeby nie skłamać? Nie pamiętam, czy skronie, czy nadgarstki, że pobudza. No, to czy kark, to albo kark. Gdzieś powiedziała właśnie, że jak się spsika tą mgiełką, to troszkę pobudza, no. I w ogóle ona ma fajny taki zapach, jak w jakimś takim spa właśnie, gdzieś tam się ktoś... Tak, no. Jest taki bardzo fajny, lekko miętowo, ziołowy. I są też takie malutkie buteleczki, które można zawsze zabrać ze sobą. Do torebki. To jest moja nowość, bo to nie jest nowość, tylko ja od niedawna mam ten rozświetlacz Huda Beauty. On jest bardzo rzadki, więc trzeba uważać, bo on się leje po prostu. On nie jest taki gęsty. Okay. I on zastyga na skórze, czyli nie ściera nam się. Piękny kolor. Bardzo ładny kolor. No to się pokaż. I teraz uwaga, bo widzisz, on jest taki dość rzadki. No, też nie aż tak, nie, ale... Musimy go dobrze poroz... To robisz, co? Ja na bogato! Ale jak ładnie pachnie. No. O ja, ale sympatycznie. Tak, nie, bo jest... zwykle nie pachną, nie? Co dość ciemny. A ja jesteś opalona. Jestem opalona. Jesteś. On zaraz się ładnie nam tutaj wstopi. Zawsze jeśli na przykład widzimy, że gdzieś jest za sucho, słuchajcie, możemy sobie wziąć odrobinę kremu na pędzel i porozcierać to z pędzlem. Znaczy z kremem. Jak ładnie pachnie, naprawdę pachnie mi tutaj. Ja tak uwielbiam pachnące. Ja w ogóle jestem wrażliwa na te pachy. Czekaj, wszystko powyświecamy. Wiedziałam, żeby założyć deko. Bardzo dobrze. No. Ja myślę, że jakbyś się zabudowała, to tak bym cię rozebrała. Bo ja lubię wyświecać ciało. Uważam, że to wszystko wygląda dużo ładniej, jak jest, wiesz, wyświecone wszystko. Oczywiście. Teraz wyrównamy skórę podkładem. Ja nałożę ci Charlotte. Ja wiem, że ją lubisz. Mhm. Będzie to też numer 8, ten, który ty używasz. Super. To już jest mocniejszy podkład. Jeśli lubimy mocne krycie, uważam, że na wieczór, na wyjście jest bardzo fajny. Bo naprawdę świetnie się trzyma i ładnie kryje. Mhm. Na co dzień jednak uważam, że trochę lżej można. Oczywiście. Ewentualnie można go wymieszać z kremem, żeby on miał trochę lżejszą konsystencję. Tak, tak można sobie zrobić na przykład BB krem. Ale ciekawe, jak to się będzie zachowywało na twarzy? Nie... Będzie po prostu mniej kryło. Bo rozcieńczamy go z kremem, ale czyli zważy, bardziej nawilżamy. Nie, nie, nic się nie dzieje. Okay, ciekawe. Tylko, że ja jednak, jeśli chcemy coś lżejszego, to ja bym poszła w stronę podkładu lżejszego, niż faktycznie tutaj się bawiła takim mocnym podkładem, dokładnie, nie? Dokładnie. Mokra gąbeczka. I wyrównujemy całą buzię. Oprócz oka. Zresztą ja za chwilę zrobię konturowanie. Zarówno jasnymi produktami, jak i ciemnymi. Pokażę, które miejsca warto uwypuklić, które schować. Ty w ogóle też jesteś taka, że lubisz kosmetyki, nie? Więc dokładnie. Tutaj ja sobie zawsze. Ja zawsze, wiesz co, ja malowałam przecież koleżanki, nie? Tak. Na jakieś imprezy zawsze. My jak się spotykamy, słuchajcie, to normalnie make-up mi zajmuje godzinę, godzinę 15. Jak się widzimy z Natalką, to z 2 godziny jak nic, bo tam jeszcze no właśnie, wszystkie kosmetyki, tak, ploteczki. No dobrze, podkład mamy nałożony, teraz konturowanie. Zarówno jasnym korektorem, jak i ciemnym bronzerem w kremie. Korektor, który nałożę, będzie to korektor Charlotte, podobnie jak i podkład, Magic. Mhm. Fajnie kryje, ale jeśli chodzi o konsystencję, jest trochę lżejszy niż Tarte. A to dobrze. Tak, jest bardziej taki kremowy. Więc jego ci nałożę na te partie, które chcę porozjaśniać. Jaki numerek to jest? To jest 4. Ona jest fajna dla skór opalonych. Jak ktoś jest blady, to zdecydowanie na pewno 1, 2, bo ten będzie za ciemny. A tutaj ważne, żeby było widać tą różnicę w kolorze, żeby on był jaśniejszy, bo właśnie to odświeży buzię. I właśnie dlatego bierzemy zawsze ton bądź 2 jaśniejsze. I teraz tak, nałożyć go, wiadomo, pod oko. Tak do przodu, o. Czyli nałożę go nie tylko tutaj, bo to nie chcemy robić pandy, tylko całą tą część. Rozjaśnimy, to bardzo fajnie odświeża, to odmładza, wyglądamy na bardziej wypoczęte. Teraz środek czoła, to jest takie bardzo uniwersalne miejsce, które praktycznie każda z nas może sobie rozjaśnić. Grzbiet nosa możemy, to wyciąga ten nosek jeszcze bardziej jakby do góry, on się optycznie wtedy robi węższy. Możemy troszeczkę łuk kupidyna, to wywija usta do góry. Możemy delikatnie załamanie w brodzie. Co to robi? Uwypukla załamanie. Ciemne z kolei ma skrócić, obniżyć, zwężyć. I teraz tak, Kim Kardashian jest fanką konturowania na mokro, no i na sucho oczywiście też.
Jeśli chodzi o konturowanie policzka, to ona robi sobie taką trójkę. Mhm. Czyli oprócz tego, że modeluje sobie policzek, wycina go bardziej, to modeluje czoło i żuchwę. Ona sobie tak często rysuje taką trójkę, bo to jest najłatwiej, jak sobie sami robimy. Czyli policzek sobie tutaj dorysuję. O całą tą, pokaż mi tą stronę. O, całą tą część. Teraz tak, to jeszcze ty masz szczupłą buzię, więc u ciebie tego nie trzeba, ale ja wiem, że każda z nas to lubi jeszcze bardziej podkręcić ten trójkąt, bo zawsze dążymy do tego, aby mieć tutaj trójkąt, czyli wyciągamy bardziej bródkę, zmężamy, żuchwę trochę chowamy, kości policzkowe mocniej uwydatniamy, czasami obniżamy czoło, możemy troszkę nosek, chociaż ty masz bardzo ładny nosek i on jest prosty, ale wiem, że lubisz. Proszę, proszę, proszę. Więc no, wymodelujemy. Nie zapominamy o nosku, oczywiście modelujemy. Tu możemy tą końcóweczkę. Kim Kardashian sobie zawsze tą końcówkę modeluje też. Optycznie ten nosek jeszcze sobie skraca. I robi jeszcze jedną rzecz, którą ja zrobię, a mianowicie usta. My mamy dość duże usta, więc my nie musimy tego robić. Natomiast tak i tak dziewczyny bardzo często to robią, bo lubią. No, pokaż. Zobaczysz, jak to uwydatni, słuchajcie, usta. Obrysowujemy je naokoło. Troszeczkę wilgocza. Nie, wytrzymaj. Zobaczysz, że jest to warte. Zaraz zobaczysz w ogóle po górnej wardze, jak te usta nam się takie zrobią bardziej uwydatnione. No. Tylko musimy tutaj to robić dość takim małym pędzelkiem, żeby nie zrobić sobie wąsa. Tak, ja tutaj będę robiła dużo takich plików, które Kim Kardashian się wyrobi. Są one naprawdę, nie wymagają od nas dużo czasu, a możemy zamiast chirurga zrobić to super kosmetykami. Oczywiście musimy to trochę rozblendować. Właśnie. To nie może tak zostać. Najpierw wszystkie jasne części. Ale odbijamy. Wiesz co, na przykład Kim, czy ta Kaylee, maluje usta poza ustami, nie? Jedna i druga. Jedna i druga? Wiesz, jak Kim potrafi wyjść poza usta? Bardzo. Ostatnio patrzyłam. Dziwne. To jest mega dziwne. Ostatnio patrzyłam, bo wprowadziła nowe kolory konturówek i szminek i pokazywała, jak tam maluje usta. Ona wychodzi, tu gdzie jest to brązowe u mnie wyrysowane. Ona wychodzi tak, że widać, że konturówka jest poza ustami. Nie wiem, dziwne to jest. Wiadomo, że musimy to robić w granicach rozsądku, tak jak, żeby nam to pasowało, bo każda ma tą urodę inną, więc też nie możemy sobie zrobić tak jak wiadomo, Kim im to pasuje, tylko jak się tak przyjrzysz. Dokładnie, ale... Albo gdzieś tam widziałam zdjęcie Jennifer Lopez, to też jest szok. Tak, po prostu ona też ma milimetry. Wyjście poza usta, dziwne, no bo w sumie masz pomalowane usta i to ciemniejszymi poza konturówkami, ustami. Nie? Tak, poza ustami, no. Teraz baking, czyli wypiekanie twarzy. Tak to ja się śmieję po prostu, że blendujemy, wypiekamy, no, troszkę dokładnie. W gotowaniu. Nadal jest to takie bardzo kobiece ogólnie, zajęcie. Ale ogólnie na ten make-up to trzeba mieć dużo czasu, co? Żeby wiesz się co, tak pindrzyć. Ale wiesz, że jest dużo dziewczyn, które lubią się po prostu tak, malować. Oczywiście. I one mogą. Ja na przykład się tak nie maluję. Nie. Rzadko kiedy sobie taki makijaż wykonuję, aczkolwiek widzę, jak on może wyglądać, jak się to wszystko zrobi, nie? Oczywiście, że tak, oczywiście, no to można... Nie. Mariusz mówi, że to jest oszustwo. Trochę tak. Mi to piszą, że paragrafy powinny być jakieś. Nie, tak, nie idę do tej pieczonki, bo to jest oszustką. No. Nie, ty jesteś naturalnie piękna, bez makijażu. No makijaż inaczej nie. Podkreśla jakby urodę. Ważne, żeby też nie przerysowywać. Oczywiście, wiadomo. Bo wiadomo, bardzo różnie, tak, popatrz do góry, bardzo różnie to wygląda. Ja teraz usunę nadmiar korektora, który jest pod okiem, bo będziemy robić baking też między innymi w tym miejscu. Mhm. I tutaj nie może go być za dużo. I teraz co to znaczy, że wypiekamy? To znaczy, że wyostrzamy rysy. I baking robimy zawsze jaśniejszym pudrem. Pamiętajmy jednak, że jest to suchy produkt. Czyli jak na przykład mamy bardzo pomarszczoną skórę pod okiem, suchą, to wtedy nie robimy tego pod okiem, bo to jeszcze bardziej jakby uwydatni tak, tą suchość. Natomiast możemy zawsze podciąć sobie policzki, czyli robimy od połowy ucha do kącika ust tutaj z dołu rozjaśnienie. Możemy środek brody, środek czoła, grzbiet nosa, czyli te miejsca, które chcemy, żeby były jaśniejsze. Okay, pokaż. To jest też świetna opcja dla osób na przykład, które mają skórę tłustą, bo
Robimy, tak, oczywiście. Robiąc strefa... baking, tak, pod okiem zahaczam o skrzydełka nosa, robimy brodę, środek czoła, czyli wszystkie te miejsca, które się najszybciej wyświecają. Nie? Baking robimy też gąbeczką. Ja robię gąbeczką, to jest Kim Kardashian produkt do właśnie bakingu numer 3. On jest taki bardziej już bananowy, taki żółty. Ładny kolor, bardzo ładny. Tak, bardzo ładny kolor dla osób opalonych. Ale oczywiście są też jaśniejsze, więc... I teraz tak, robię, podcinam policzki, czyli idę od połowy ucha w stronę kącika ust. Tutaj nie bójmy się ilości. Uffa. Nie bójmy się ilości. Czyli... Bo to musi się tak jakby wchłonąć w tą skórę. Mhm. To jest też fajna opcja, jak na przykład ktoś ma tutaj małą przestrzeń między kością policzkową a żuchwą i nie chce, żeby nam się to zlało, to modelowanie na przykład bronzerem, to właśnie fajnie jest rozjaśnić pomiędzy. Dajmy też na brudkę. Wow! I teraz pod oko. I tutaj możemy z tym wyjść aż tutaj do końca. To bardzo fajnie. Jeszcze mi oko. A później to jeszcze będziemy pudrowały? Później to będziemy troszeczkę ściągać. Czyli to, co ma się wpić bardziej, to się wpije w skórę. A resztę musimy rozblendować, bo my nie możemy tego tak zostawić. No wiadomo. Możemy to robić pędzlem, tak jak nam wygodnie, gąbeczką płaską, większą, mniejszą. Teraz też nosek można w ten sposób sobie wyszczupić. Środek noska jeszcze przylecimy. Czyli tak naprawdę te miejsca, które możemy wcześniej rozjaśnić korektorem, możemy je właśnie jeszcze troszkę podkręcić bakingiem. I teraz co zrobić z tym dalej, tak? No bo to jest teraz, no jak widać, dalej dość widzimy. Widoczne. nie wyjdziemy w tym dalej. Kiedyś wyszła tak, ta... Angelina Jolie, pamiętasz? Ale wiesz, co to jest często? Ja wiem, co tam to było, ale trochę tak wyglądało. Tak. Flesze i puder na przykład oczywiście. HD, który odbija, nie? Wiem, oczywiście. Ale to faktycznie trzeba z tym uważać. Fajnie jest zostawić na chwilę ten puder na skórze, żeby on faktycznie się wchłonął. Zostawiamy. Więc na chwilę go zostawimy. Może w tym czasie zrobić jakieś inne rzeczy, typu na przykład brew. Trójeczka. To jest trójeczka. Na przykład brew, ale... Ja odczekam chwilę, wezmę jakiś, może nawet być ten puder, odrobinę na pędzel i sobie poomiatam, ponieważ ja chcę Ci dalej kończyć jakby przygotowanie buzi i przejść do produktów w kamieniu. Biorę większy pędzel i troszkę sobie poomiatamy. Czy Ty masz takie czyste te pędzle zawsze? Muszę. Nie, ale ja też nieraz myję pędzle, ale nie, no, to nie codziennie, nie? Nie mam zawsze czyściutki. No. Nie, no jeśli to są pędzle do własnego użytku, nie trzeba myć codziennie. Znaczy inaczej, myć codziennie trzeba te, które są do mokrych produktów, bo one muszą być cały czas czyste, nie? A te, które są do suchych, to myślę spokojnie, co półtorej tygodnia można... No. Co ile myjesz pędzle? Myślę, że co miesiąc. No i wiesz co, jak nie masz problemu ze skórą, a ich nie masz i tak dalej, to wiesz, to na pewno też to już jest bardziej... Jeszcze wyżej. No nie, tak też przejścia. Mam dużo pędzli, nie? Więc też sobie używam jakoś tak niecodziennie. No i też niecodziennie się maluję. Teraz sobie... Troszkę wykonturujemy buzię na sucho. Co jest? No, konturujemy buzię. A ja sobie będę odpoczywać. Dobrze. Kolejny produkt Kim Kardashian do konturowania. Oczywiście użyję tego ciemniejszego. Ale ona będzie musiała się nam odwdzięczyć za to. Ja nie wiem, jak ona to zrobi. Ja nie wiem, jak ona to zrobi, naprawdę, no. To prawda. I sobie jeszcze wzmacniam tylko ten miejsce. Ale taki widzę ten. Wiesz co, powiedzmy, że on niby jest jasny, ale jak go trochę więcej dodamy, to się przyciemnia. A zawsze, ja przynajmniej tak pracuję, że jak mam już oko, usta, to wtedy jeszcze ewentualnie przyciemniam niektóre partie, bo widzę, czego mi jeszcze brakuje. Nie robię tego od razu, dlatego że nie chcę zrobić zbyt mocno, nie chcę, żeby powstały jakieś plamy nieestetyczne, więc robię sobie tak bardziej zapobiegawczo, ale już tak, że widać. A później jeszcze możemy wzmocnić. Jak to by tata mówił kiedyś na placki, nie? Jak, że nie będzie robił smutnych placków, to ja właśnie nie lubię takiej smutnej buzi, bo kiedyś powiedziałam tacie, żeby zrobił placki z mąki, jakiejś innej mąki niż przedna. Nie będę robił smutnych placków. No i właśnie. Wiem. Dla mnie taki jest trochę smutny, trochę nie, za szary, ale pewnie nie dla każdego akurat. Nie, właśnie, ale ja chcę poprzeć to, co mówisz, bo faktycznie buzia nie lubi zbyt chłodnych odcieni brązu, bo wygląda zbyt ziemiście. Dokładnie. Fajnie jest użyć trochę cieplejszego, ale nie pomarańczowego. Nie jest pomarańczowy. To
No właśnie, trzeba wiedzieć, jak używać. Ja tutaj, no przecież wiesz, że jestem wieśniarą, która często lubi sobie, wiesz, no akurat to jest jedyny mój błąd makijażowy, że ja sobie lubię te polniki. I czekaj, kiedy to było? No tak, 2 lata temu w Tulum byliśmy na imprezie i Mariusz mnie tak nagrywa, nie? No i oczywiście wiesz, jak to w Tulum, to tylko rzęsy, no i... No, trochę... No i ziemia egipska poszła w ruch. Słuchaj, Mariusz mnie nagrywa, co ty zrobiłaś? Masz pasy startowe? Jest, jak ty wyglądasz... Żeby to były pasy startowe, to było tak. Jezu. To strasznie wyglądało, strasznie. Różyku ci troszkę dam. O, proszę, bardzo lubię. Wiem. Się lubiłam, ale teraz wiem. Bo do tego się dojrzewa, mam wrażenie, tak, no. Tak. I teraz tak, ciągnij policzki. O, i najbezpieczniej nałożyć je tutaj na najbardziej wystające części kości. Mhm. Tutaj mówię tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o różne kształty buzi, bo na uśmiechu, tobie na uśmiechu pasuje, bo masz trójkątną buzię, ale nie każdej to pasuje. Jak jest im mocniejsza żuchwa, tym to bardziej wygląda jak wypiek, po prostu niezbyt, niezbyt dobrze. I nakładając właśnie tutaj najpierw kawałek dalej, zawsze możemy przyciągnąć bliżej nosa, ale na pewno nie zrobimy sobie takich wypieków, nie? Mhm. Troszkę ci porozświetlam i nałożę na grzbiet kości. Możemy troszeczkę tutaj nawet łuk brwiowy rozświetlić. To jest super odświeżenie, takie rozświetlenie na skórze. Tylko wiadomo, że tutaj trzeba mieć ładną bardzo skórę, żeby to dobrze wyglądało. Rozświetlacz podkreśla, nie? Podkreśla wszystkie niedoskonałości. No. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o rozświetlanie, to tutaj musimy patrzeć, które partie faktycznie możemy wyświecić, bo są w miarę gładkie, a których lepiej oszczędzić. Tak samo jest z powiekami, jeśli chodzi o cienie. Metaliczne wszystkie perłowe cienie fajnie wyglądają na w miarę gładkiej powiece. Jeśli ta powieka jest pomarszczona, wtedy maty. O, i możemy teraz jeszcze rozświetlić tak, nad brwiami delikatnie. To jest miejsce, gdzie naturalnie pada światło i to dobrze wygląda. Lubię. Ja też. Pamiętajmy, że zrobiliśmy baking, więc ta skóra jest mocno tutaj przymatowiona na czole, więc będzie ok. Możemy wyświecić troszeczkę grzbiet noska. Mhm. Bardzo fajnie też wygląda, słuchajcie, takie wyświecenie między oczami. Właśnie, dokładnie. Tak. Jeśli na przykład nie chcemy, mamy długi nos i nie chcemy go właśnie podkreślać, wyświecając tak wzdłuż, to wystarczy, że sobie między oczami wyświecimy i tak zostawimy. A to nawet nie wiedziałam, że to tak. Tak, bo czy na przykład końcówka nosa. Mhm. Jeśli ktoś ma bardziej okrągły nos, może zrobić sobie tylko kropeczkę na czubku i to optycznie wysuwa nos jakby do przodu, robi się bardziej trójkątny. Czarny to są takie drobne rzeczy, które naprawdę, szczególnie to widać na przykład na zdjęciach. Jak zrobimy pewne rzeczy i okazuje się, że zmieniamy kształt. Wiem, że nie lubisz łuku kupidyna, ale chyba polubiłaś, tak? Już lubię, właśnie. Tak. Pamiętam, jak kiedyś się malowałeś, mówię, teraz polubiłam, nie jakoś tak, no bardzo polubiłam, ale ja tak mocno wyświecone nawet, no. Ja myślę, że ci tego wszystkiego jeszcze na końcu dodam. Mhm. Spotęguję jeszcze i róż, i bronzer, i rozświetlacz. Teraz robimy sobie tak, żeby już było fajnie, żeby ta skóra wyglądała świeżo, ale jeszcze nie... Nie jest to efekt końcowy, taki ostateczny. Ta skóra jest teraz świeża, fajna. Mimo ilości tych produktów, ona nie wygląda ciężko. To jest bardzo ważne. To jest na przykład, słuchajcie, moment, kiedy możemy spsikać twarz mgiełką, bo skończyłyśmy przygotowanie skóry. Skończyłyśmy wszystkie produkty suche, jeśli chodzi o skórę. I aby one tak się zrobiły bardziej miękkie i naturalne, jakby w wyglądzie, możemy właśnie psiknąć mgiełką i mgiełka spowoduje, że one jakby się trochę napiją tego. I będzie wyglądało to dużo naturalniej. Już. Bo te suche produkty zrobią się takie bardziej miękkie i teraz ci mogę nałożyć balsam na ustę. Dawaj. I teraz w Indiach, jak pracowałam w Indiach, to teraz tak? Na to wszystko właśnie po tym nakładali. Ten baking był nakładany na całą twarz. No. Właśnie tak był fiksowany. Czymś no. I na to był nakładany, dopiero na przykład taka chuda była nakładana. Że ja się tak? No naprawdę. Tamto, ja tą ale, górę, ale tam są inny makijaż, nie? Wiesz co, ale to ja tego i tak nie rozumiem, nie? Bo to w ogóle nie ma sensu. Może to jest, bo tam jest ciepło, może to gdzieś, wiesz. Nie, bo to było wybielające, nie? Wszystko miało być, cię jak najbardziej rozjaśnić. Ojej. No tak, teraz się nawilżaj i przechodzę do brwi. Ty masz bardzo ładne swoje brwi, więc ja wezmę odrobinę mydełka, wyczeszę je na mydełku, ale naprawdę tak nie będę ich stawiała, bo ja wiem, że jest teraz moda na takie nastraszone brwi, ale ja zawsze powtarzam, że jestem bardziej fashion niż beauty. Ja robię makijaże, w których chcemy się dobrze czuć, a nie do sesji zdjęciowych, gdzie faktycznie można zrobić wszystko. Więc żadna pani nie chce mieć aż tak bardzo nastraszonych brwi. A ja na przykład bym chciała.
Ale tak mi się podobają. Początek ci postawię, ale nie całe. No wiem. Mam mydełko, które używam od samego początku, jak zaczęło być modne mydełka. I do tego jest zawsze taka woda, to jest watermelon. Mam też kokosową, która nam zmiękczy, bo on jest taki, wiesz co, dość twardy. No właśnie wiem, wczoraj produkt. Się z tym spotkałam. No. I mówię, kurde, ty nie działa, chyba wyschło. Nie, a to właśnie fajnie zwilżyć czymś i dopiero wtedy nabierać, a jeszcze tak pachnie, zobacz, widzisz? No, super, co? Ja to lubię, jak coś tak pachnie. I sobie, o, już się zmiękcza. I nabieramy sobie na szczoteczkę tyle, ile chcemy. I wyczesujemy. Tutaj fajnie, jak nie malujemy jeszcze wcześniej brwi, tylko najpierw na czyste brwi nanosimy. Najpierw na czyste? Czyli aha, tak, dlatego, że jak, to zupełnie inaczej. Jak nałożysz produkt, to go będziesz rozmazywała na skórze. I możesz zrobić plamy. No i tak chwilkę trzeba powyczesywać, bo to musi się tak przykleić jakby do skóry. Możemy sobie pomóc palcem. No moje brwi akurat są takie bardzo odstające. Mhm. Ale mydełko jest w stanie je ujarzmić, wiesz? Bo ty masz dużo gęstych. I puchate. I puchate. Słuchajcie, ja to specjalnie zrobię. Wyczeszę jej tę brew tak, jak chciała. Ja uwielbiam, naprawdę. Mi się nie, mega myślę, podoba. Że, myślę, że... że aż tak to nie. Ja już czuję, jak ona się przykleiła do mojej skóry. Teraz można zobaczyć, jaką mamy długość brwi. Podkleić. No dobra, a Kim Kardashian właśnie też tak przykleja? Nie. A jak chciałaś wyczesać, to masz. Brwi są już ujarzmione mydełkiem, natomiast Natalka ma... Jest w fazie zapuszczania brwi. Jestem w fazie zapuszczania brwi. W ogóle moje brwi są wielkie, krzaczaste, mają twarde, czarne włosy i je naprawdę ciężko ujarzmić. To prawda. To i prawda. Są jeszcze dwie inne różne. A to każdy ma tą asymetrię, ale zobaczcie tutaj te końcówki. Dość nisko tutaj rosną włosy, one są dość grube. Ja ci ich nie będę wyrywała. Na razie bo nie. Bo ja chcę sobie chcesz zapuścić i wtedy sobie nadać kształt. Żeby, tak, żeby nadać kształt. Dokładnie. Dla mnie na pewno fajnie zrobiłoby, ale to tak na przyszłość, jak ten dół się troszeczkę wyreguluje, automatycznie oko się bardziej otworzy. Czyli jakby nie pogrubiamy tego dołu, bo to nam obciąży bardziej oko, tylko robimy taki delikatny łuk, takiego ptaszka i to wtedy oko wygląda lżej i wygląda jakby było bardziej otwarte. Teraz przechodzimy do oka, czyli robimy smoki. Kim Kardashian zawsze maluje sobie czarną linię wodną na koniec. Ja natomiast lubię to robić na początku, bo ja sobie już tą kredkę będę rozcierała z cieniami. Słuchajcie, teraz dam Natalce prawo wyboru paletki. Zobacz sobie paletki, ja w tym czasie wezmę czarną kredkę na linię wodną i powiesz mi, jakie chcesz oko. Wszystkie paletki to są paletki Kim Kardashian West. No tak. No, to zobaczcie, Natalka wybrała takie kolory. Ja wiem, że to są twoje kolory. Moje ukochane kolory. Ja wiem, co ty lubisz. No. O, to są takie dwie paletki. I nimi będziemy robić oko, czyli zrobimy takie brązowo-bordowe troszkę. Tylko to bordo, ono nie będzie takie krzykliwe. Tak. Ono będzie takie na oku, że trzeba będzie się zastanowić, czy to jest brąz, czy to jest bordo. Dokładnie. To jest właśnie mój ukochany kolor. Tak, i zaraz zrobimy. Zaczynamy od kredki. Ja wiem, że ty lubisz sobie sama obrysować oko, góra-dół. Czyli malujemy tak, no dolną linię wodną od razu i górną. Natalka jest mistrzem w tym. Ja się zawsze boję, że ona sobie coś zrobi. Nic sobie nikt nie zrobił tym. Aha, aha. Ona jest mistrzem, słuchajcie. Nie, no to jest niemożliwe. Nie, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo normalna sprawa i kompletnie nie boli. Jest bardzo wygodna. A jeszcze kącik sobie wewnętrzny umaluję. No. Dobra, teraz wezmę nałożyć ci na całą powiekę. Na razie pracuję matami. Nałożyć na całą powiekę taki między cielistym, a takim jasnym beżem cień. To będzie taka moja baza, na której będę pracowała. Oczywiście wcześniej musimy usunąć nadmiar korektora, żeby nam się nic nie ważyło. I pokryję bardzo większy pędzelek, bo też wtedy jest wygodniej. Pokryję całą powiekę tym cieniem. On jest bardzo cielisty. No ale tak naprawdę później nie przyklejają się tak dobrze cienie do tego. Wiesz co, łatwiej się modeluje na pewno i jak pracujemy pacynką, dużo szybciej uzyskujemy intensywny kolor. Natomiast faktycznie trudniej uzyskać szybko intensywność. Na pewno na powiece, która jest tylko pokryta korektorem, dużo szybciej kolor łapie, jak się przykleje. Tak, Mija tam gdzieś słychać, nie? Mija, tak, Mija siedzi i czeka. Także jak słyszycie coś, to ona. O, zobaczcie, ten kolor jest taki bardzo cielisty.
Nie chodzi mi o to, żeby ci tutaj teraz wybielić powiekę, tylko żeby ona była fajna. Dokładnie. W bardzo zamknięty, naturalnym kolorze, jak najbardziej zbliżonym do koloru naszej skóry. Teraz użyję tego prawie najciemniejszego, ale jeszcze nie najciemniejszego. Piękne. I nim na razie będę sobie rozcierała tą kredkę, popatrz do góry. I tutaj fajnie, żeby ta kredka nam się połączyła z cieniem. Od razu, słuchajcie, ja to tak niżej schodzę z tym, żeby nie było oko zamknięte, tylko żeby ono nam się otworzyło. Pamiętajmy, że nie nabierajmy dużej ilości, bo wtedy się nam szybciej osypie. I teraz bardzo ważne, żeby ładnie wyprowadzić tą część zewnętrzną i to zawsze, i dlatego też zaczynam od dołu, bo to zawsze robię na otwartym oku. Popatrz na wprost przed siebie, o, i wyciągamy na wprost, o. To powinna być kontynuacja tej dolnej powieki. O, i zobacz, i to od razu idzie w kierunku kociego oka, fajnie wyciągniętego. O, i to już nam robi to kocie oko i na pewno nie spowoduje, że oko opadnie, tylko oko będzie od razu uniesione. I teraz od razu przejdę do górnej powieki, żebyście zobaczyły, jak łatwo można to oko wyprowadzić też, jeśli chodzi o górną powiekę. Tu mamy już wyznaczony kierunek, jeśli chodzi o wyciągnięcie tego dołu. Wypełniamy sobie tą część. O. Wypełniamy sobie po troszeczkę tą część cieniem, a starajmy się nie wychodzić poza załamanie tutaj wyżej. Wtedy nie robimy sobie pandy, a oko nam się fajnie wyciąga. Czyli tutaj do załamania, a tutaj tą zewnętrzną część łączymy z dołem. O, biorę pacynkę. Ten sam cień nabieram, który był wcześniej i tłaczając sobie, zobacz, od razu uzyskuję dużo intensywniejszy kolor. I nie muszę tak długo się bawić pędzlem z włosia, żeby uzyskać ciemniejsze oczko, tylko właśnie tą pacynką. To, co jest ważne, to to, aby rozcierać się granice. Żeby oko było lekkie, ładne, musi być ładnie porozcierane. Nie może tu być plam, żadnych takich mocnych wyrysowań, tylko wszystko ładnie porozcierane. Dzięki temu, że będzie to porozcierane, mimo intensywności oko wygląda lżej. To samo teraz zrobię jeszcze w drugim oku, czyli podmodeluję dolną powiekę i wyciągnę sobie górę. Mamy ten bazowy cień już nałożony, czyli ten prawie najciemniejszy, ale nie najciemniejszy. I teraz sobie użyjemy jakiegoś, myślę, o, może tego brązu z drugiej paletki, bo wybrałaś dwie, więc będziemy sobie miksować. O, ja widać, że go lubię, bo już jest taki trochę wydrążony. Też bym go lubiła. Bardzo ładny odcień i to jest ta Classic Palette. Popatrz do góry. Troszkę jeszcze sobie zejdę niżej z tymi cieniami, żeby otwierać oko. Nie bójcie się tego, bo dziewczyny często myślą, że będą miały pandę pod okiem. Słuchaj, nawet ja wiedząc to, nie potrafię sobie tak nisko pomalować. No, a ja zawsze, właśnie, no. Mam taki moment, który dobrze zawsze wygląda. Po wytuszowaniu dolnych rzęs, wziąć trochę właśnie takiego jaśniejszego cienia i zejść poniżej rzęs wytuszowanych i to wtedy jest to miejsce, które właśnie dobrze wygląda, otworzy oko i mimo, że jest niżej, oko wygląda lżej. Tak, wiem. Bo jest porozcierane. Modeluję wzdłuż załamania, już po całości i łączę to z tym bordowym cieniem. I teraz sobie wezmę i rozjaśnię, rozświetlę tą część tutaj najjaśniejszą, czyli od kącika wewnętrznego prawie do środka. To też oko optycznie jakby uwypukli i będzie wyglądało jakby było taki bardziej nabrzeg, nie wpadnie nam do środka. Często jak mamy głęboko osadzone oczy i malujemy je w całości, na ciemno, to one wpadają jeszcze bardziej. I to jest takie bardzo bezpieczne malowanie, czyli rozjaśnienie tej części ruchomej. I tutaj możemy sobie, mamy tutaj trzy cienie, natomiast ja bym poszła może w taką mieć trochę. Tak. Nie? Tak. Czyli ten kolor. Tutaj mamy jeszcze takie bordo, ale ono może być za ciemne. A jak chcemy mieć tą różnicę między kolorami, to myślę, że ta mieć będzie fajna. Tak. Zamknij. Położę też go w kąciku. Oczywiście możemy zostawić matowe oko, takie, które nie będzie miało nic świecącego, bo czasami po prostu nie... Dobra, jeszcze? Nie lubimy, jak się świeci, więc nie trzeba tego dodawać. A ja jednak lubię takie delikatne... To wtedy oko wygląda jakby się trochę... Tak jakby było takie niby zauzawione, ale ono tak błyszczy. Bardzo mi się tak podoba. To świetnie. Też sobie to robię. No. Świetnie to wygląda. W ogóle to są piękne kolory, jak jest opalona skóra. Takie miedzie, borda. I tu
tu się ładnie z tą opalenizną łączy. No i dobrze, teraz dokleję rzęsy. Z racji tego, że praktycznie w każdym tutorialu doklejam kępki, wytuszuję rzęsy i dokleję je już poza kamerą, jakby nie będę robiła nic innego. Będą to na pewno mediumy, shorty i zobaczymy, czy longi. Ale ja o tym powiem, jak sobie dobiorę odpowiednie długości. Także wracamy za chwilę z rzęsami. Mamy już doklejone rzęsy. Teraz wezmę czarną kredką, delikatnie wyrysuję linię, którą porozcieram tuż przy linii rzęs, żeby zatuszować klejenia, żeby nie było widać, że tam coś jest doklejone. I zamknij. Wyglądać to wtedy będzie też naturalniej. Musimy to robić po troszeczkę, żeby nie naruszyć doklejonych rzęs. I dla takiego lżejszego efektu możemy sobie to właśnie wziąć i porozcierać takim płaskim pędzelkiem ściętym, który jest do brwi. Wtedy wygląda to lżej, a jest ciemno już przy samym oku. Nic nam się to wtedy też nie osypie na rzęsy, bo czasami jak robimy to cieniami, to cienie potrafią później się osypać. Tak jest. Patrz w bok. I trudno to wyprowadzić. Możemy też zawsze wziąć pędzelkiem sobie troszkę kredki i w ten sposób dorysować. A będziesz wyciągała oko jeszcze? Tak. Cienie? Mhm. Robię to zazwyczaj na samym końcu, jak już mam doklejone rzęsy. I widzę, jak bardzo jeszcze to oko trzeba powyciągać. Czasami trzeba jeszcze nadbudować na przykład. Poprawię jeszcze linię wodną na dole, chociaż dobrze się trzyma kredka. I teraz, jak patrzę, to możemy jeszcze tą część wyciągnąć ciemniejszym cieniem. Ten weźmiemy. Mm-hmm. Bo to jest taki już szarawy, nie, taki tak, chłodny, więc jego może nie. Natomiast to ciemniejsze bordo, jak najbardziej. Otwórz, popatrz do góry. I wyciągamy samą końcóweczkę. Cieniujemy cały kącik górnej powieki i to samo zrobimy w drugim oku. Wytuszujemy dół, tak je trochę posklejam, żeby one były bardziej widoczne, w razie czego mów mi stop. I dmuchasz mi w to oko jeszcze. O, widzicie, no właśnie, bo nie powinno się komuś tuszuje rzęsy, to na bezdechu, bo wtedy dmuchamy faktycznie w oko i może załzawić, a tak, tego nie chcemy. Tak. A ja mam jeszcze takie wrażliwe oczy, przecież wiesz. W ogóle jestem w szoku, że na razie jest tak dobrze. Mhm. Będą komentarze, że niehigienicznie, bo tuszuję. Tusz jest nowy. Właśnie go wyjęłam z takiego, że to jest dla Ciebie, Natalka, w prezencie. Z zestawiku. Tutaj jeszcze są linery i takie trawelki, czyli taki mniejszy tusz i mniejszy eyeliner. Takie wegańskie produkty. I to jest nowy tusz. Ja bardzo często daję kosmetyki gwiazdom odcinka w prezencie. A, więc jest higienicznie. Ten tusz jest nowy i będziesz go miała na wyjazd. Dzięki. A proszę. Super. No. Za mną się przyda. A tak jak mówię, są tam takie i mniejszy liner, i mniejszy tusz, takie właśnie na wyjazdy, super, nie? Super. I teraz usta. Czyli coś na to czekasz. Wiem, że uwielbiasz zawsze choćby konturówkę. Więc, koniecznie konturówka. Więc będzie i konturówka, i będzie szminka. Będą to dwa produkty Kim Kardashian. A tak, już gdzieś to? Tak, wiem. Ja na pewno ci to dam, spoko. Nie, ja tego nie zrobię. Chciałam tylko odłożyć. I tu masz brązowy i czarny liner. Mhm. Bardzo fajny, cieniutka końcóweczka. Ale super, dziękuję. I co? I będzie to i kredka Kim Kardashian, i szminka Kim Kardashian. Konturówka będzie trochę ciemniejsza, szminka będzie jaśniejsza, żeby było widać efekt cieniowania, ponieważ to jest też kolejna ulubiona rzecz Kim Kardashian, czyli cieniowane usta. Wybrałam konturówkę Nude 1,5. Ona ma taki kolor, bardzo przyjemny, a szminka to Nude 1. Zobacz, ona jest taka dużo jaśniejsza, ale właśnie ją będziemy nakładać tak naprawdę na sam środek ust. Wiem, że Ty lubisz obrys ust po swojemu. Ale nie będzie tego dzisiaj, tak? Nie, dlaczego? Możesz sobie obrysować, a ja sobie wycieniuję je. Bardzo często najlepiej wiemy, co lubimy, co nam pasuje, w czym dobrze wyglądamy i czym się też czujemy, bo to jednak makijaż to nie jest coś, co podoba się musi się podobać makijażystce. To jest coś, co musi się podobać i makijażystce, i osobie, którą się maluje. Więc ja czasami pozwolę wytuszować sobie rzęsy, umalować właśnie. A czekaj, czy mam wyjeżdżać? Możesz delikatnie wyjechać, jak nie, to ja sobie tam troszeczkę podkręcę. Ale tutaj powiększamy usta. Kim Kardashian górną wargę zawsze sobie powiększa, więc możesz delikatnie wyjechać. Delikatnie. No ale to jest... Dobra. Ty mówisz, że ona wyjeżdża dużo, no to chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie pojechała za bardzo.
Pojechałam za bardzo! Ja zmywam to, słuchajcie. Jeszcze raz górę musimy umalować. Sorry. To nie przejdzie. To nie przejdzie. Sorry, no. Nic się nie stało. Takie rzeczy się zdarzają, słuchajcie. Nic. Jakby wszystko jest do uratowania. Nie panikujemy. O Jezusie! Tak, Natalka, też to widzę. Słuchajcie, Natalia, się tak dobrze maluje, że ja mogłam jej tutaj przygotować kosmetyki i zobaczyć, co wyczaruje z tego. Ja idę na, jakby na kompromis, więc ja wiem, że jeśli ty sobie obrysujesz po swojemu, to ja będę miała spokój, że tobie się to będzie podobało. Ale ja zapomniałam, że ty potrafisz, wiesz? No czasami mi to wyjdzie. To tak. Słuchajcie, Natalka sobie obrysowała, ja jeszcze wycieniuję sobie i to jest tak, że cieniujemy całe kąciki, nie do samego środka, ale dość sporo. Tylko ten środek zostaje nieruszony przez konturówkę. Samo robimy z drugiej strony. I na ten sam środek będziemy nakładać szminkę. Ale tutaj do takiego oka też fajnie jest nie robić za ciemnych ust. Ja zawsze lubię albo podkreślić oko, albo usta. Odbij. O. Albo oko, albo usta i tą lekkość gdzieś tam zachować. Tutaj nie daję za dużo tej szminki, bo ona jest naprawdę jasna. I chodzi mi o taki dość delikatny efekt tego cieniowania. Ale pokażę jeszcze jedną rzecz, która może nam się przydać, jak nie uda nam się ładnie umalować tych dolnych kącików, bo najczęściej tutaj się wylewa nam szminka bądź konturówka trochę jest poszarpana i nieładnie to wygląda. Możemy nawet korektorem to zrobić i płaskim pędzelkiem. Grubym? Nie, najlepiej nie za grubym. Ja wezmę ten do konturowania i nim delikatnie sobie tutaj podczyszczę, żeby to było bardziej dopracowane. Bardzo jest dość jasne teraz, ale jak to rozblendujemy, to się ładnie stopi, a ten dół, popatrz, widzisz, będzie bardziej wyprowadzony. Wszystko to, co ciemne wcześniej zrobiłyśmy, przykryłyśmy. Wiesz co, to się tak wydaje, ale troszeczkę zawsze cienia wybija. Mhm. Oczywiście można to teraz dokonturować sobie jeszcze nie, na sucho, są duże, dokładnie. Dodam troszkę jeszcze na samym środeczku tutaj tego jaśniejszego, ale tak minimalnie. Okej, makijaż mamy już, można powiedzieć, prawie gotowy, bo ja jeszcze sobie za chwilkę dodam trochę bronzera i różu. I co? I wołamy Postusia, który tutaj jakby ten look nam wykończy i zrobi włosy. Także Postuś, zapraszamy. Słuchajcie, Natalkę już przygotowałem sobie wcześniej przed makijażem, czyli wyciągnęliśmy włosy na szczotkę. Teraz jest potrzeba takiego tak zwanego final touch. Więc zdejmiemy sobie spineczki, które sobie zaczepiliśmy. Te na szczęście są fajne, delikatne, że nie odgniatają tych włosów. Już sobie ładnie wyciągnęliśmy. Dla lepszego efektu możemy użyć prostownicy. Na same końce, tak żeby zostawić objętość. Tak przeprostuję ci delikatnie, bo one później są bardziej spójne i błyszczące. I bardzo ważne jest też nabłyszczenie. Ja używam takiego olejku z perfumami, który też fajnie robi na skórę. Lubię ten zapach, uwielbiam ten zapach. Poprawimy przedziałek tylko, chociaż nie mam równy. Mam równy, no. Wyszedł się wcześniej. Ale się postarałam. Sam się zrobił. Sam ja się, to sama, a ja palcem zrobiłam. No, ale wyszedł równy, idealnie. Nabłyszczymy cię bardziej. Ale to jest nie? No dokładnie. I słuchajcie, tak naprawdę więcej nie muszę, jak jest tak zwany look na Kim Kardashian. Piękny make-up. Inny człowiek, nie? Przyszedł inny, wychodzi inny. Super, dzięki.